Dobrze, jesteśmy na żywo. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć Dawid. Miło mi, że jesteśmy razem. No mi też bardzo miło, bo gościmy się u siebie nawzajem, tak? Powrót Tak, do natury, szkoła ustawień systemowych, różne społeczności, mamy spotkanie, klik. Tak. Poczekajmy chwilkę, aż się pozbieramy, aż trochę osób się pojawi. Dwóch wydarzeń, które ostatecznie gdzieś nam się pojawiły w temacie. No właśnie, dzisiaj jest mama i tata, ale z perspektywy energii rodu i czerpania z prawodów. Ja czuję, że za mną stoi las, tradycja plemienna i to, z czego ja czerpałem. No i ty? No, mama, tata to są dwie najważniejsze dla mnie postaci w mojej pracy jako ustawiacza ustawień systemowych, dlatego że z rodziców, rodzice to jest pierwszy krąg, z którego najwięcej cierpiemy. 90% rzeczy, które spotykamy, albo i prawie, albo i 99 nawet, procent spraw, które nas spotyka w relacji, w związkach, w tej lekkości życia albo w trudach życia, no to właśnie cierpiemy od naszych rodziców i praca z nimi jest punktem wyjścia tak naprawdę do wszystkiego. Więc zawsze się opieram o tą pracę. Nawet jak tworzymy nowy system rodzinny, jakby płodzimy, tworząc nową rodzinę, nowe życie, to i tak jakby ta energia cały czas, ta rzeka płynie z tyłu, nie? Z pleców. Tak, jak tworzymy nowy, oczywiście to wszystko zależy od poziomu naszej świadomości, bo być może już wypracowaliśmy tak zwaną ranę ojca lub ranę matki, już trochę przerobiliśmy albo dużo, to wtedy oni coraz mniej wpływają. Jesteśmy w mniejszym zasięgu naszych rodziców, ale żeby osiągnąć ten moment, to dużo czasu i dużo pracy, więc najczęściej kolejne nasze relacje, kolejne związki i tak jak czerpiemy, kobieta czerpie z ojca jako wzorzec mężczyzny, mężczyzna matki jako wzorzec kobiety. Tak. I to jest jakby podstawowe źródło zasilania. I to w ustawieniach zresztą najczęściej się objawia. To, słuchajcie, mamy bardzo ciekawe, takie fascynujące moim zdaniem spotkanie, bo z jednej strony jakby jest ten nowy system, są te prawzorce, które są w samej esencji od tysięcy lat naszej ewolucji, później jest nauka psychologii pierwsza, teraz mamy Hellingera i fajnie, że ty możesz się tym podzielić, tam jest ogrom, bogactwo wiedzy O, i czuję, że bardzo. tworzymy taką wielowarstwowy obszar różnych praw, o których możemy porozmawiać. Zasadach i też porządku rzeczywistości, który jest dla nas, a nie przeciwko nam, nie? I możemy się na tym oprzeć. Ja jestem bardzo ciekawy naszych interakcji. Jestem otwarty, żeby z tobą dyskutować, żeby się z tobą zgadzać, nie zgadzać, wiesz, żeby się nawzajem iskrzyć w tym, co jest w nas żywe, prawdziwe. I co? I czuję, żeby ten materiał dotarł, no to ja go puszczam na relacje i wszystkich Tak. nas zapraszam do relaksu. Dajmy sobie 30 sekund. Może chcesz Tak. coś wyrazić? No, pojawia się coraz więcej osób. 50 osób już nas ogląda i też pierwsze komentarze. Cześć Ja to wam. tutaj na Instagramie jeszcze jakoś puściłem O. naszego live'a dodatkowo na telefonie. Także jest już nasz spora grupa. Bardzo się cieszę. Fajnie, fajnie. 50 osób to już jest konkret. 55. Dzięki, kochani, że jesteście. Mamy dzisiaj ciekawy temat. Okej, okay, jest. No Dobra, tak, bo tak puszczam. naprawdę matka i ojciec to są dwie najważniejsze osoby w naszym życiu. I bardzo często, kiedy jesteśmy w jakimś procesie terapeutycznym, psychoterapeutycznym, często trudno się z tym jakby pogodzić, bo tak wiele ran w domu zaznaliśmy jako dzieci. I jeżeli kiedy komuś mówię, kto jest na początku swojej drogi, swojej pracy, że twój ojciec, twoja matka jest najważniejszą osobą w twoim życiu, no to często jest jakiś bunt, pierwszy opór. No jak to? Przecież to i tamto się wydarzyło i jak teraz mam to przyjąć? A to pokazuje zawsze drogę do przejścia. To jeżeli jesteś teraz w takim miejscu, gdzie trudno ci do taty, trudno do mamy, to jest, a ja mówię ci, że momentem uwolnienia jest miłość do ojca czy do matki i to jest ten moment puszczenia, to jest droga, jaką musisz przejść od tego, w czym jesteś teraz, do tego, do tej miłości, żeby puściła. To nie znaczy, że my musimy się rzucić na naszych rodziców, jeżeli żyją i być z nimi teraz, bo często to jest niemożliwe. Często trzeba powiedzieć, będę cię kochał na odległość, mamo, będę cię kochał na odległość, tato. Ale najważniejsi są nasi rodzice w naszym sercu, bo to tam się wydarzyło, to tam ta mała dziewczynka
ten mały chłopiec zaznał tego wszystkiego i on teraz nadal jest w tobie i to tam pracujemy na tym poziomie. I tu przechodzimy do tej części ja, czyli moje wewnętrzne dziecko, to tam w środku jest ta praca do wykonania. No i tu ustawienia systemowe, ale też jakże ważna praca z ciałem, bo jeżeli bardzo dużo było traum i teraz ciało jest takie zupełnie napięte, to wówczas praca z ciałem, ruch, śpiew niesamowicie jest wspierające i uwalniające. Co myślisz o tym? No ja pragnę to też poszerzyć, bo to co mówisz jest ważne. Czuję, że też jesteśmy w takim momencie, Bartek, że jesteśmy w gronie, teraz jakby stanowimy taki krąg, w którym mamy za sobą w ogóle jako ekipa, jako ludzie, jako ta społeczność, różnego rodzaju terapie. Wiele osób już świadomie od kilku lat pracuje z rodzicami w sobie i stanowi już inteligentnego rodzica. Ja czuję, że to, w czym się teraz spotykamy też, mówiąc później w kolejnych cyklach o finansach, o relacjach, że my też rozszerzamy tego ojca i matkę w ogóle do umów systemowych, do pracy z energią, biznesu, umów społecznych, tak? I tego wszystkiego, co jest w naszej socjologii, co jest tym ojcem i matką w ogóle naszego wspólnego tworzenia społecznego. Nie? I dla mnie ja bym chciał też tutaj w tych rozmowach wnieść ten wymiar, aspekt transcendentalny, to znaczy aspekt ojca, tego pierwszego ojca, w ogóle świata, tego, który widzi, tego, który miłuje i obejmuje wszystkość i tej matki, która przyjmuje i karmi, tak? To są też takie wielkie spirale, które potrafią rozwiązywać to, co nierozwiązywalne. I czasami jak utykamy terapeutycznie na jakimś momencie życiowo, takim personalnym, dotyczącym historii osobistej, to te szersze wymiary pozwalają nam pójść dalej. No ja myślę, że możemy się podzielić wieloma doświadczeniami. Dokładnie tak, dokładnie tak jest. Czasami klient w procesie utyka i widać, że to już jest blokada i to szersze ujęcie, ta szersza perspektywa tej boskości, jak rozumiem, o której teraz wspomniałeś, daje nową przestrzeń i możliwość właśnie zrobienia kolejnego kroku. No i takie hasło jak boskość, wiesz, wywołuje i triggeruje różnego rodzaju jakieś skojarzenia, tak? Ezoteryki, jakiegoś też odlotu, haju. Ja zauważam, że czasami, że dopiero ta dojrzałość, kiedy my rozpoznajemy siebie jako całość, jako całość istnienia, przychodzi z czasem i ja rozmawiając o ojcu i o matce też widzę takie mocne energie jak polityka, jak religia, różnego rodzaju indoktrynacje, bo mówiąc o tych ranach, nie mówimy tylko o tym, co się działo w domu, ale o tym, co się dzieje w domach w ogóle, co się dzieje w szkołach, nie? O tym, na ile też mamy do czynienia z toksyczną kulturą. Teraz to jest u mnie mocno na tapecie, w takim głębokim uznaniu za to, przez jaki proces nie tylko socjotechnik, indoktrynacji, różnych form manipulacji przeszliśmy jako ludzie i oczywiście to wszystko jest ruch miłości. Inaczej, bez tej perspektywy w ogóle nie da się wejść z tym w dialog i we wspólne tworzenie, tak? Ale warto jest zobaczyć, że ci rodzice są też pewnymi postaciami. Osadzonymi w jakimś kontekście też kulturowym. I tu bym to nazwał od razu, co mi przychodzi na myśl, o karmie miejsca. Czyli bo oprócz tej karmy osobistej, którą mamy gdzieś w procesie, w wielkim procesie wyrównania, więc często ci rodzice byli jacy byli, bo my coś wyrównujemy rodowo albo też karmicznie w szerszym ujęciu, ale jest też coś takiego jak karma miejsca. Wyjaśnij pojęcie karmy może, bo nie każdy, wiesz, z tym pojęciem. Karma to jest przyczynowo-skutkowość, czyli coś robię, co po prostu później wywołuje jakiś skutek. Najprościej mówiąc, jeżeli zrobię jakiś zły uczynek, na przykład coś komuś zabiorę, to później za to zapłacę jakąś karą, a jeżeli uda się mi tego nie zrobić, to jest iluzoryczne, bo i tak wcześniej czy później to się wydarzy, albo kolejne pokolenia, czyli moje dzieci czy moje wnuki to zapłacą. I właśnie teraz to też jest na ustawieniach systemowych często się pojawia, bo właśnie ja wyróżniam trzy źródła tego, w czym jesteśmy. Po pierwsze ja i moi rodzice, i ich rodzice, czyli moi dziadkowie. I tu mamy krąg siedmiu osób. I tu się wydarza najwięcej.
Potem mamy krąg rodowy, o którym wspomniałeś, czyli o wiele większy, szerszy krąg, cała nasza rodzina, tak? Czyli pradziadkowie, prapradziadkowie, ale nie tylko, bo rodzeństwo rodziców, dziadków, pradziadków i nawet do 8., 9. pokolenia możemy sięgnąć no, do 200 lat wstecz, co się rzadko zdarza, ale 100 to bardzo często, więc sięgamy 4-5 pokoleń często w ustawieniach. Ale to będą też kochankowie i kochanki naszych dziadków, pradziadków, pierwsze partnerki, pierwsi partnerzy. Często na to patrzymy, a potem to jakoś się objawia w naszych relacjach lub w problemach finansowych. Nienarodzone dzieci, aborcje, problemy finansowe, gdzieś ktoś komuś coś nie oddał i to później, to są wszystko w szerokim ujęciu członkowie naszego rodu, w ujęciu ustawień systemowych. I my bezpośrednio za nami wówczas stoi 4000 osób w takim ujęciu systemowym, rodowym. Okej, gdzie w ustawieniach, konstelacjach rodzinnych jakby sięga praca? Tak, może sięgać. Taka świadoma, rozumiem. Okej, 400. Rozumiem, ciekawe. Nie wiedziałem tego, wiesz? Nie znałem tego faktu, bo pracując z energią, też pracując z grupami, wiesz, były ustawienia w ogóle, nie wiem, czy słyszałeś, w Polsce całego narodu, nie? Też był tak. Było takie spotkanie niesamowite. Może, dobra. Bo ja też ustawiam narody, że na przykład, bo to wiesz, narody się często pojawiają, była II wojna światowa czy pierwsza, na ziemiach polskich byli Niemcy, Rosjanie, Polacy, Żydzi, inne narody się pojawiały, Litwini, Węgrzy. I mam czasami ustawienie, ostatnio miałem klientkę, gdzie ustawialiśmy dziadka Rosjanina, ale jego babcia wcześniej miała męża Niemca, bo obydwaj zginęli w czasie wojny i potem z Estończykiem wyszła za Estończyka i ta moja klientka przez tych trzech dziadków jakoś ma w sobie. Więc ustawiłem w końcu Polskę, Niemcy, Rosję, Estonię i jakby na narody zacząłem ustawiać, bo to był taki szeroki kontekst tego ustawienia właśnie karmy tej ziemi. Och, jak dobrze o tym mówisz. No karmy tej ziemi, czyli jakby ta ziemia też, na której mieszkamy, też ma jakieś właśnie przyczynowo-skutkowość. I on tu jest dużo krwi, dużo rzeczy się wydarzyło i to też, wiesz, jest w nas. Woda ma pamięć, kamienie mają pamięć, ziemia ma pamięć, ma swoją pieśń. I ja podróżując po różnych projektach, które też w ogóle mają w sobie taki wzorzec przywracania w ogóle nie tylko szczęśliwej, zdrowej rodziny, ale też społeczności, tak, te działania ekowiejskie też o tym są. Też to jest dla mnie fascynujący obszar badań, który uwielbiam. I tam ziemia nabiera potężnego, takiego widzialnego takiej obecności i wpływu na to, jak postacią, po prostu ma energię. Jest postacią, potężną. Jeśli ona jest nieuznana, jeśli ona jest niewidoczna, tak jak te wszystkie postacie niewidoczne, które wyliczyłeś w rodzie, tak? Jesteś niezauważona, a to jest po prostu potężna matka, która karmi, daje jedzenie, jest w stanie wykarmić po prostu całą planetę 8 bilionów ludzi. Jeśli ona jest, jeśli relacja z nią jest pominięta, tak jak relacja z rzeką, z duchem lasu. Tak? Ja potrzebuję używać tych pojęć, bo one są zakorzenione, jeśli ktoś ma je nieoczyszczone, to jest jakby sprawa osobista. Czy wielki duch, absolut, wyższa inteligencja, tak, metamózg, nasz kochany, ludzki, wspólny, kolektywny. Jeśli ta matka, czy ojciec, tak, świadomość jest nierozpoznany, dla mnie to jest podstawa. To jest oczywiście dociera się do... z logicznego punktu widzenia dociera się w pracy wewnętrznej do tego na późniejszym etapie, ale jakby irracjonalnie to jest początek, to jest ta esencja, nie? I w pracy z ziemią, dla mnie opowieść tej ziemi, historia ma niesamowity wpływ. Także też jestem ciekaw właśnie, skąd ty jesteś, skąd wy jesteście, jaka jest wasza historia, waszej ziemi i gdzie się wyprowadziliście, gdzie była jakby ruch wasz, to wszystko jest fascynujące. Powiedzcie w ogóle, napiszcie w komentarzu nam, jeśli macie jakieś pytania do nas, bo my zaraz będziemy odpowiadać na pytanie. Przyszliśmy tutaj z konkretnym pytaniem, jak czerpać, jak się zasilać. Mówimy o problematyce, zaraz będziemy mówić o masie inspiracji, z których możemy wszyscy śmiało korzystać. Dajcie znać, co was w ogóle powoduje, to co mówimy. Jakie tematy są na tapecie, co żywe jest w was. Tak. Cześć. I skąd jesteście, też napiszcie, tak, z jakiej ziemi. O, właśnie, właśnie. Ja jestem z ziemi lubelskiej, z Lublina.
To jest moja od pra moje miejsce. Okej. Ja jestem. No i ta ziemia jest mocno tutaj jakby frontowa. Norwegia. Wszystko jest DNA. Okej, dobra, dobra. Czyli dobra. U ciebie są komentarze, u mnie są komentarze. O, Norwegia jest z nami. Cześć, Anna. Cześć wam, kochani. Pozdrawiamy serdecznie. 70 osób jest z nami. Wasze komentarze mają wpływ na to, gdzie pójdziemy w tej rozmowie. Mamy coś do przekazania. Tak. Głównie będziemy zajmowali się matką, ojcem. Natomiast jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie tak. Warszawa, Paco. Jest kilka osób z Lublina. 90 osób już jest z nami. O, Półgórze Sudeckie, Piotrek, cześć. Ziemia Częstochowska, Jasna Góra, Katowice. Lubuskie. No, jesteśmy tak, cała Polska. Cała Polska jest z nami dzisiaj. Z każdego miejsca jest. Podlasie. Pięknie. O, UK. Dobra, i emigracja też. Okej. Połączmy się, jest nas już 75 osób, Bartek, jakby z tym kręgiem. Mamy swoje doświadczenia różne, nie? Mamy swoje konkretne historie. Spotkaliśmy się w lesie, poznaliśmy się w lesie. My się razem, w pracy. Tak, ja Dawida poznałem w lesie. I to w głębokim lesie. Powiesz coś o tym? No, to był bardzo mocny proces, bo ja w ogóle nie wiedziałem, gdzie jadę. Zobaczyłem cię pierwszy raz, to było kilka lat temu na Facebooku. Zobaczyłem człowieka, który mówi, wzywam cię do lasu i tak poczułem to, myślałem sobie, no okej, mam teraz przestrzeń na las, chociaż już był wrzesień albo październik, więc już chłodno się robiło. I nie napisałeś gdzie, co, jak, powiedziałeś tylko kieruj się tam i tam. I po prostu wsiadłem w samochód, nie mając od ciebie żadnych informacji i kierowałem się na Sudety. W trakcie drogi wysłałeś informacje już na bardziej nawigacyjne i poznaliśmy się w lesie dosłownie. Pięć dni paląc ogień. I ogień, tak, i był z nami jeszcze Ognios, który opiekował się ogniem wtedy. No i byliśmy w 20 mężczyzn, z tego co pamiętam, tak mniej więcej, w mocnej męskiej grupie w lesie. Spędziliśmy kilka dni. To była piękna historia. To jest dla mnie taki, bo też jak widzisz, jak ja pracuję, nie? Że dostajesz informacje, nie wiesz czego się spodziewać. Dla mnie praktyka szamanizmu też jest o tyle istotne, puszczony czas, puszczony realny, pragmatyczny czas. Tak, tak. To jest cenne. No to jest cenne poruszać się właśnie w tej komunikacji, gdzie wiesz, takie typowe, takie w ogóle pojęcia jak telepatia, prekognicja, intuicja, które no, nie zawsze pojawiają się w pracy systemowej, ale mogą. I Hellinger też jest niesamowitym przykładem, że on był w stanie na łamach systemowych wnieść pracę, która jest niesamowicie transpersonalna. Nie? No, to oczywiście. I też no, nie, jakby nie ma czasu takiego dokładnie określonego. Nie ma też takiej potrzeby, bo gdzieś po prostu traktuje to jako jakby wszechobecność, że praca 3 czy 5 pokoleń temu z kimś i tak uzdrawia ciebie tu i teraz. Czyli pracujesz z prapradziadkiem sprzed 100 lat, a i tak to ulecza cały ród po kolei, włącznie z tobą teraz. Więc tu jest pojęcie czasu, gdzieś się zaciera zupełnie, nie? Że to jakby nie ma potrzeby dokładnie znać tego pojęcia. Tak, czy robimy jakieś ćwiczenie teraz chciałbyś zrobić, czy po prostu przechodzimy do rozmowy? Ja czuję, że ten oddech, który wzięliśmy jest cudowny do tego, żeby w ogóle zwrócić uwagę, kochani, na to, że jesteśmy tutaj w ciele. I że to spotkanie może być dla nas też przyjemne. Nawet jeśli w trakcie pojawią się emocje, mamy szansę je też zintegrować na koniec. Jesteśmy dla nas tutaj z tymi narzędziami, darami, które mamy. Ja poczułem teraz taką, wiesz, czułość. Poczułem, że moglibyśmy mówić o swoich darach. Wiesz, ja tu pracuję z ciałem. Ja, wiesz, jak ja pracuję, jeśli mówimy o czymś w ogóle w wspólnym wyjeździe, powiemy na koniec, bo dzielimy się teraz też dlatego. Też dlatego, że jest wyjazd, jest 5-dniowa wspólna praktyka i łączymy swój kontrast, powiedzmy, jakieś polaryzacje podejść, które się tak naprawdę uzupełniają ciekawie, ale to będzie w marcu, a teraz jest okazja, żeby zanurzyć się głębiej i podzielić z wami właśnie naszym doświadczeniem i naszą wartością
Ja jestem w takim nasłuchiwaniu teraz, wiesz, Bartek, jestem w nasłuchiwaniu, widzę tutaj komentarze. Kojarzymy więcej ludzi niektórych, którzy są u mnie. Jestem ciekaw, co u ciebie. Pozdrawiam serdecznie też. Pozdrawiam z Gdańska. Tak, widzę też kilkoro klientów, którzy nawet byli na ustawieniach wczoraj u mnie. Bo wczoraj prowadziłem ustawienia w temacie relacji i związki, ale to jest temat nasz za 2 tygodnie. A teraz wracając do matki i ojca. Tak. No ja bym chciał już kierować się, kochany, do tego, żeby odpowiadać na to pytanie, jak czerpać. Twoim zdaniem, co może w twojej drodze, co widzisz takie najbardziej skuteczne, najbardziej takie zasilające? Ten moment, kiedy widzisz, że człowiekowi, dzwoni do ciebie, człowiek mówi, słuchaj Bartek, wow, tak, widzę. Zmienia się to, bo pole pracuje też w taki, można powiedzieć, tajemniczy sposób, ale to nie do końca. Jakby w ustawieniu jesteśmy cały czas stałym. Tak. Wszystkie nasze organy. Co byśmy nie robili, jesteśmy w ustawieniu, tak. Jesteśmy cały czas. Ten setting trwa naszą świadomością, obejmując siebie. Jestem ciekaw, twoim zdaniem, co takim jest właśnie. No, punktem wyjścia jest jakieś wydarzenie mocne w życiu, coś się wydarzyło, często się relacja skończyła, albo jakieś duże problemy finansowe, albo czyjąś śmierć, czyjaś choroba, jest taki moment graniczny w naszym życiu, że jakby widzimy, że coś jest nie tak, że trzecia relacja, która kończy się tak samo, na przykład zdradą, albo jakimś odrzuceniem, i wtedy człowiek widzimy, że no to jest niemożliwe, że to znowu się tak skończyło, i wtedy ja spotykam swoich klientów i wówczas rozpoczynam, słucham opowieści klienta, co jakby opowiada mi, co się wydarzyło, i ja wtedy wyłapuję rany, bo to jest dla mnie temat najważniejszy. Jakby ja pracuję z 5 głównymi ranami: rana odrzucenia, rana porzucenia, rana zdrady, rana upokorzenia i rana niesprawiedliwości. W tych 5 ranach kryje się wszystko. Połączenie z tych ran oczywiście daje kompozycję rany ojca i rany matki, w zależności od tego, który rodzic bardziej zaistniał, kiedy byliśmy dziećmi, chociaż tak naprawdę dwoje rodzice zwykle porówno, bo nawet jeżeli jeden rodzic, ojciec, dał nam trudniejsze doświadczenie, to była matka, która to widziała, więc to się nie zależności. I tak są w zależności swojej. I tutaj rozpoczynam pracę i widzę, gdzie największy akcent, w której ranie jest największy akcent. Najczęściej jest to rana odrzucenia, porzucenia i zdrady. Tutaj się wydarza najwięcej, przynajmniej w Polsce, albo przynajmniej z klientami, którymi ja pracuję. A rana upokorzenia i niesprawiedliwości zwykle objawiają się troszeczkę później, gdzieś się odsłaniają, bo one też pięknie potrafią być ukryte. I każda z tych ran ma jakąś swoją specyfikę, to znaczy wkładamy jakąś maskę, mając jedną z tych ran, i ona głównie ciągnie nas, jakby dociąga do tego momentu, w którym właśnie jesteśmy, otwieramy taki proces już głębszej pracy ze sobą, psychoterapeutyczny. No i to jest od razu widoczne. W zasadzie po chwili rozmowy ja już widzę, gdzie kto jest, jaka rana dominuje, i tutaj rozpoczynam proces uwalniania. W takim ustawieniu bezpośrednim, rozmową lub w ustawieniu po prostu systemowym takim, wiesz, z reprezentantami. I tutaj zaczynają puszczać procesy. Często nie widzimy, jaki był rodzic i jaka matka. Często jesteśmy nie na swoim miejscu, bo często wchodzimy w pozycję ojca i matki. Czyli nie, na przykład nasza mama nie dawała miejsca naszemu tacie na to, żeby był jej partnerem, i często dziecko staje w tej roli, nie wiemy o tym, no i cała rodzina, wtedy cała energetyka rodziny jest do góry nogami jakby. I tutaj też właśnie Hellinger się tym zajmował, wprowadzał porządki w systemie rodzinnym, czyli przywracał wszystkich na swoje miejsca, bo bardzo często nie jesteśmy na swoim miejscu, bardzo często jesteśmy też na miejscu kochanki ojca, kochanka matki, albo wcześniejszej miłości, często niespełnionej, z jakiegoś powodu nasz rodzic nie mógł być z tą kobietą lub z tym mężczyzną, to się jakoś zakończyło i potem pojawił się partner w postaci naszego drugiego rodzica, i często nasz rodzic, bardzo to jest częsta sytuacja, patrzy na nas jak na tamtą niespełnioną miłość, więc nie ma porządku wtedy, i my tak żyjemy 40 lat, i na przykład kobiety często wchodzą w pozycję kochanek wówczas,
i nie wiedzą dlaczego, ale im to jakoś chciałyby, żeby tak nie było, a tak się za każdym razem przydarza. No i ten właśnie Hellinger robił tu porządki, czyli przywracasz na przykład tą kobietę do pozycji córki tego ojca, a nie tej miłości, którą on jakby ma niespełnioną. Paco przychodzi z pytaniem u mnie, jak powinna wyglądać rodzina, jak odkryć i wyeliminować błędy przekazane we wzorcach. No wiesz, no jak ja jako ustawiacz, no ja mam prostą odpowiedź, no po prostu trzeba się ustawiać, no i tyle. No, może to być jedno ustawienie, może to być 10 albo i 20, a ja się ustawiłem ponad 300 razy, więc no każdy ma swoje. Tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, ustawiamy się cały czas, bo jeżeli nie będziemy się ustawiać w ustawieniach systemowych, grupowych, to i tak codziennością naszą, nawet pójściem do sklepu, do kina, rozmową ze znajomym, z przyjacielem, z mamą, z tatą, prowadzimy to ustawienie, tylko no, nie mamy takich umiejętności, takiej wiedzy, żeby coś przyspieszyć, powiedzieć jakieś zdanie, żeby to się stało teraz. Więc to, co na jednym ustawieniu, możemy sami bez ustawienia przez 20 lat procesować, po prostu jakoś tak to się tak wolno wtedy toczy. A na ustawieniach to przyspieszamy po prostu znacznie. Ale to... Ja bym chciał to doprecyzować. W odpowiedzi na to pytanie też dla mnie ustawienia w ogóle, bycie w życiu, nie? Bo mówimy, spotykamy się z wiedzy ustawieniowej, ale też no, niesiemy dużo różnych perspektyw, nie? Ty pracujesz tym narzędziem, wiem, że też masz inne. I ja bym odpowiadając na to pytanie, i też można czerpać tak, z Hellingera, tego, że każdy i wszystko ma swoje miejsce. I to miejsce, kiedy stoisz we właściwym miejscu, tak, kiedy jesteś względem własnej matki, ojca, w pozycji, która jest adekwatna, właściwa, no to wszystko gra i tańczy i jest bardzo przyjemnie, jest dobrze. I tak samo jest między kobietą a mężczyzną. I to tak jak jest struktura babci, dziadka, mamy, taty, dzieci, czy ja mężczyzna, ty kobieta, czy ja wychodzę do świata, a ja moje intymne relacje, to zawsze są konkretne charaktery, w których przejawiając się, mieszając te pozycje, widzę po młodych ludziach, że sami się buntują. Buntują się wobec konwencji, budują się, i to jest cudowne, tak, bo przychodzą z nowym systemem, on się ciągle zmienia. Ale zawsze jest ta pozycja, która jest adekwatna teraz, nawet jeśli przychodzisz jako innowacja i zmieniasz ją, to stajesz w jakiegoś rodzaju rangi, tak? I ta ranga cię zasila lub nie. Jeśli jesteś w nieadekwatnym miejscu, to wyrzuca cię z przestrzeni danej, tak? Albo cię to obciąża. No, poruszasz bardzo ważną sprawę, ważny temat, drogi życia. Gdzie ja idę i kim jestem? I czy to, co robię właśnie, to jest moje, czy to nie jest moje? I to znowu nas wraca do pracy z ojcem i z matką, bo tam jest ta odpowiedź. Bo oni nam dali życie, to ten ojciec i ta matka dali nam życie, bez względu na to, jacy byli, zaznaczam to. I to jest nasza numerologia, to jest nasz human design, to jest nasza astrologia, to jest wszystko. Biologika, tu wszystko jest w tych osobach, bo oczywiście drogę życia często się sprawdza w numerologii na przykład, no ja tam sięgam, korzystam z tego narzędzia, no ale czym by była ta numerologia, gdyby ci dokładnie rodzice nie dali mi życia, nie poczęli mnie i moja matka by mnie nie urodziła tego dnia w tym miejscu, więc i tak jakby to w tych postaciach jest odpowiedź na wszystko, nawet kiedy się nie zajmowałem ustawieniami, a różne spotykały mnie sprawy trudne, to gdzieś intuicja zawsze mi podpadała, nie idź tam, nie załatwiaj, jedź do matki, tam jest odpowiedź. I ja w ogóle nie wiedziałem jakby ten głos, co on mi mówi, co to za głupoty w cudzysłowie, a to tak, jedź do matki, bo ona dała ci życie i jeżeli masz z nią trudno, to tak masz ze światem, bo taką, jaką mamy relację z naszą matką, taką mamy relację z całym światem, bo matka to jest macierz, dała ci życie i dała ci cały system od razu. I tam w niej, szczególnie w tej postaci matki, ojciec też jest oczywiście ważny, ale matka jest numer jeden. Tu jest po prostu wszystko w niej. Jest bramą. Słucham? Jest bramą. No jest bramą wyjściową, tak, na ziemię, do tej jakby materii, w której jesteśmy, do tego życia tutaj na ziemi, ziemskiego. I teraz zachęcam wszystkich, żeby zobaczyli, jak mają ze swoimi matkami.
i zobaczyli, jak mają w życiu, jak mają, jak się spotykają, jakimi sytuacjami w swoim życiu, i jak dadzą sobie na chwilę refleksji, to myślę, że zobaczą podobieństwo tej sytuacji, nie? Jakie to jest. Tak, czasami nawet jak z tą mamą coś tam nie płynie, ale jest pogodzenie w tej relacji, jest zgoda na ten świat, to i tak można jakby na nowo tą matkę tworzyć w sobie, nie? Poprzez swoje przyjaźnie z kobietami. Nie polega na tym, że teraz trzeba pojechać do mamy i jakby nasz, bez względu na wszystko po prostu godzić się z nią i rozmawiać. Jeżeli jest tam zatkana energia, to jest bardzo trudne. Przede wszystkim pracujemy z matką w sercu. To jest najważniejsze. Nie wiem, co ty myślisz o tym. No ja widzę, wiesz, serce i łono to są dla mnie takie dwie bramy kosmiczne. Z jednej strony męska jakość, tak? Te gałęzie, to co sięga po świat i to serce, które wszystko transformuje i miłość, która płynie i w ogóle serce mężczyzny. To jest wielki temat, to jest wielki dar, który niesie każdy mężczyzna i kobieta oczywiście też ma do tego dostęp, tylko że łono i jakby to praca z tym, co się rodzi, z bramą, to, co kobieta stwarza, to, co ona przepuszcza. No ja teraz, jak się z tym połączyłem, to aż mnie to tak poszerzyło i czuję takie ciepło. Mówiąc o sercu, czuję, że ojciec, oczywiście matka wprowadza w uczucia, w emocje i tak dalej, ale czuję, że ojciec... Ja w środku. Tak, ale ojciec jest dla mnie taką energią, która mówi tak, która mówi na to, kiedy nikt już nie wierzy, a po prostu jego serce jest stabilne, nie? I kobieta może się oprzeć i dzieci mogą się oprzeć. I to jest taka jakość, czasami widziałem w relacji, w ogóle w pracy z mężczyznami, kiedy mężczyzna już myśli, że nie ma siły, myśli, że właśnie umiera, nie? Ale ta śmierć, kiedy on umiera i poddaje się jego egotyczna strona dla kobiecości, też, dla rodziny, nie? To on tak naprawdę się poszerza, nagle się okazuje, że jest go więcej i życie go zaczyna zasilać i ta kobieta też to oddaje, bo kobieta dla mnie, słuchajcie, tak jak ja czuję kobiecość, jest w niesamowitym oddaniu, tak? Ona jest w instynktach, w cielesności dużo bardziej połączona z energią Ziemi niż my, którzy mamy niesamowity dostęp do intelektualnych, tak? Rozpoznań. Kobieta jest w ogromnym oddaniu. Przede wszystkim oddanie to ma miejsce, kiedy rodzi dziecko. To oddaje się zupełnie dziecku. To jest takie bezwarunkowe oddanie. I to nie wiem, czy mężczyzna jest w stanie tak dużo dać, jak daje kobieta, matka swojemu dziecku, bo tutaj to jest jakby trzeba dać bezgranicznie dużo. Ale on też nie ma, to nie jest jego zadanie, on ma zasilać ją. Właśnie o tym jest ten porządek, który pytamy o te porządki szczęśliwej rodziny. Tak. On jest dla niej, nie? on jest dla niej, energia płynie do dziecka, ale to też nie znaczy, że kobieta zostawia mężczyznę, nie? To też nie jest o tym. Oni mają swój taniec energii o tym, że ona też jest tym mężczyzną. Wtedy jest najgłębiej dziecko też najmocniej zasilone, tak? Bo czasami... Ale to oczywiście w porządkach jest za partnerami, jest matka i ojciec ich. I znowu jakby tutaj jest tak naprawdę starcie, jeżeli można powiedzieć, albo gdzieś po prostu praca rodziców. Tak naprawdę to jest 6 osób w tej dwójce już. Bo tam mocno są w nas nasi rodzice osadzeni, chociaż podkreślam, jak już dużo ze sobą pracujemy, z uwalnianiem, to jednak od tych rodziców coraz mniej jesteśmy powiązani z nimi, w takim sensie tych programów, które mamy rodowych, przede wszystkim od rodziców, już mamy tego mniej i wówczas jesteśmy bardziej niezależni, nie jesteśmy w takim współuzależnieniu. Pojawia się zdrowa współzależność, wiesz, bo tak mówisz o tym z poziomu uwikłania, ale tam jest uwikłania, przecież, tam są mosty nektaru życia, nie? Tam są mosty zasilania cudu. Oczywiście, miłości. No masz rację. Tak, no jak my to uwolnimy, to wówczas od matki i ojca, nawet jak było bardzo trudno, zaznaczam to, bo spotykam ogromnie trudne sytuacje, tam można... Płynie bogactwo już i obfitość wtedy. Tak, okazało się, że on, ten, który pił, ten, który nie mógł, on tego nie zrealizował w tym życiu, ale to nie znaczy, że przez niego w energii, na poziomie energii nie może płynąć. I ta kobieta, ten mężczyzna nie może żyć w obfitości,
jakiejkolwiek. Nie? Tak, oczywiście, że to nie znaczy, bo jak ty właśnie przyjmiesz i podziękujesz wręcz, to może zabrzmieć teraz, co trudne będzie, co powiem, ale jak podziękujesz temu ojcu, który był na przykład alkoholikiem albo był przemocowcem, jak ty mu podziękujesz za to doświadczenie, dziękuję ci, tato, że dałeś mi to doświadczenie, teraz wiem, jakie to jest, jak to zrobisz, jak jesteś, to jest bardzo długa droga do tego zdania, ale jak to zrobisz, to to puści. Tak. I wtedy od niego już płynie tylko zasilenie, tylko to, co najlepsze do ciebie, bo to jest, można powiedzieć, jakieś zadanie twoje na to życie, bo ci rodzice jakoś stanęli do tego życia względem ciebie i jak ty zrobisz ten krok uwolnienia do nich i już nie będzie cię to dotykać, co od nich, co się działo przez większość twojego życia, młodego przynajmniej, to znaczy, że już jesteś poza tym, w tym sensie to mówiłem, jesteś od tego wolny i wtedy możesz sięgnąć już po tylko pozytywne, obfite potencjały i tak. Poczuć duże zasilenie. I wtedy nagle sens życia się odkrywa i pieniądze się pojawiają i relacje jakoś tak fajnie się układają. Tutaj to jest ta droga. Wybieram miłość i tylko miłość. Jesteś, tak? Bo coś się zawiesiło się. Okay. Jestem. Słyszysz mnie? Tak, słyszę cię, tak. Dobra, tutaj... Na jakąś falę wskoczyliśmy. Tak. Fala z Wysp Kanaryjskich pewnie jakaś, bo tam już są fale oceaniczne. Nie wiem, czy pamiętasz, jak się kiedyś kąpaliśmy razem w oceanie. I tak. Dobrze, że tutaj siedzimy w tych studiach, bo mogliśmy tam zostać już. No ja jestem szalony. Także dobrze, żebyśmy tańczyli i praktykowali z ciałem na parkiecie. Wtedy była duża fala. Cieszę się, że Paweł mnie uratował. Tak. Tutaj pisze Paco, zaprzyjaźnić się z samym sobą, wybaczyć, zrozumieć i pójść. No tutaj jest taki głos dojrzałego mężczyzny. Pozdrawiam cię, Paco, pozdrawiam nas wszystkich. Czuję, że dużo energii zostało poruszonej, wyzwolonej. Ja w ogóle czuję jakieś takie rumieńce w tej rozmowie, wiesz, tak mnie ożywia mnie to bardzo. No to są zawsze mocne tematy. No rodzice jednak żyją w nas i dużo się stało, bo coś, co jeszcze dla mnie jest ważne, to wszystkie te rany i to, co największe się wydarzyło do 6 roku życia mniej więcej. I my często szukamy jako tam 20-latkowie czy 15, że coś tam się wydarzyło. To była oczywiście pochodna tego, co wydarzyło się między momentem poczęcia, całą ciążą do 6 roku życia, czyli prawie 7 lat. I wtedy bardzo mało my pamiętamy, co się wtedy wydarzyło. My nie wiemy tego, czy na przykład czekaliśmy na jedzenie 2 godziny czy 5 minut. A to jak długo to trwa, to nasze ciało to pamięta i to spięcie jest od 1 roku życia często, bo każdy trauma, każde napięcie jest od góry do dołu przez nasze ciało przechodzi. Jeśli tego jest dużo, to dlatego jako 40-latkowie często mamy ciało jak skała. Tak, i tu idziemy na jeden czy dwa masaże i to nic nie daje, nie? Że to trzeba bardzo głęboko wtedy ruszyć tym ciałem. Tak, to się staje takim wzorcem nawykowym, który już nie wyraża się spontanicznie, tylko jest taką matrycą, która jest w nas i rzeczywiście odtwarzanie i z głowy nie da się tego zrobić. Ta energia potrzebuje ruszyć wraz ze świadomością, która ją poprowadzi. Pewnie, cieszę się. Poczułem to teraz i poczułem... co się dzieje w naszej pracy, nie? Kiedy zaczyna się uruchamiać przestrzeń i jakby łączymy i matkę, i ziemię, i tego ojca. Jest wspierający krąg, który trzyma to też, nie? Też zasila ten aspekt społeczny. To jest ważne. I my możemy puścić, bo możemy pracować ze sobą, ale tak jak mówisz, Paco, w przyjaźni ze sobą, ale też z drugim człowiekiem, gdzie możemy się pokazać, gdzie możemy się w bezbronności spotkać. Tam się najwięcej uwalnia. Piękny komentarz się pojawił. Wzruszona i spokojna jestem, słuchając tak pięknej rozmowy prowadzonej przez mężczyzn. Duma, dziękuję. Sylwia coś takiego napisała. Dziękujemy, Sylwia, dzięki. No tak, bo powiedziałeś też o męskim sercu, które jest mocno połączone z ojcem. Tak. Bo tutaj często podałeś przykład, gdzie ojciec stoi jako ta wspierająca siła. Ja się z tym rzadko spotykam w praktyce z moimi klientami. Często jednak tam było duże przekroczenie,
Okay. Bo męskość jest w kryzysie w jakimś, tymi wojnami, jedna, druga wojna, wiesz, wyginęło mnóstwo mężczyzn, wrócili jako kalecy, po wojnie też były trudne czasy, więc ta męskość się podnosiła bardzo długo, a XIX wiek też nie wspierał męskości, rozwój przemysłu, no tutaj dużo mężczyźni przecierpieli w takim sensie przekazywania męskiego, i kobiety dużo wzięły na siebie przez to, bo nie było wyjścia też, bo musiały to wziąć na siebie, rodzinę, i dużo męskiego wzięły na sobie. I tutaj gdzieś to się teraz, wiesz, przewija w pracy i to męskie serce się teraz otwiera, ale i tu często w raniu upokorzenia to się objawia, albo niesprawiedliwości właśnie, gdzie serce, gdzie one zasłaniają, bo tam było dużo surowości, dużo takiego niewidzenia, umniejszania. I tu też jest bardzo duża praca właśnie, szczególnie w męskim, dla mężczyzn w tym obszarze. I gdzie często matka pełniła tą rolę męskiego, a rzecz jasna nie mogła tego zrobić, bo nie była mężczyzną. I tutaj dochodzi do dużej pracy, nie? Takiej już właśnie tej ziemi, której jesteś, tej karmy tej ziemi. No, tak. I tak jak mówisz, ja czuję ten krąg, czuję też to pokolenie, mi się teraz wyświetliło jakby też obszar społeczności, o której mówisz. Widzę też, ja ci powiem jako młodszy od ciebie kumpel, bo różni nas trochę lat, że wiesz, mnie otaczają też ludzie, którzy ogromnie marzą o tym, żeby powołać życie i żeby mieć to wsparcie i to zasilanie też w sieci przyjaźni, starszyzny, i sam wielce o tym marzę. Wiem, że przyjdzie ten moment, jakby to, co teraz robię w swoim życiu, porządkuję i zasoby układam to na to, żeby to było przepiękne. I też widzę taką gotowość, wiesz, tego pokolenia, które ja reprezentuję, które z wielką miłością podchodzi do swoich rodziców, takim zrozumieniem. Czasami jest tam żal, są tam jakieś różne jeszcze emocje, nie? Ale też jest taki mocny ruch do życia, żeby iść dalej, żeby poznać na nowo. I ja czuję, że mówiąc o energii rodu, i o rodzinie, i o prawzorcach, ja czuję, że w ogóle wchodzimy, wiesz, powiem ci, wkraczamy w takie nowe czasy, takiego wielowymiaru, że rodzi się dużo ludzi z niesamowitymi potencjałami, takiego szerokiego postrzegania, holistycznego łączenia, i że rozpoznawanie rang tego, że my możemy czerpać w ogóle z doradców, z mentoringu, nie tylko z terapii, ale też po prostu ze starszych braci, ludzi, nie? I że my możemy się otaczać taką siecią wsparcia, słuchajcie, kochani, żeby po prostu zapraszać ludzi do swojego życia, wołać, mówić o swoich potrzebach, tak? I zbudować ten kokon, ten kokon, który... Te pozycje wszystkie w nas są, my potrzebujemy przyjaźni z kobietami, z mężczyznami, starszymi, młodszymi. Jak te pozycje są niewypełnione, nasza psychika próbuje je wypełnić i to zawsze jest utrzymywanie jakiejś energii, właśnie jakiegoś rodzaju atrapy. Nie? Nie jesteśmy w stanie być samowystarczalni, jesteśmy z natury zależni i to jest nasz dar, to jest nasz cud. Tak? Teraz, czy możemy być z kimś w partnerstwie, komu możemy zaufać, no to myślę, że całe doświadczenie pracy ze sobą właśnie pokazuje, nie? Że relacje też się sprawdza. Że zaufanie się buduje, że nie wszystko jest takie oczywiste. Że bycie dojrzałym, dorosłym dla mnie to jest też weryfikowanie siebie nawzajem, nie? No i bycie szczerze w tym, gdzie jesteśmy, gdzie jesteśmy w słabości. Bycie dorosłym dla mnie to jest branie odpowiedzialności za siebie. Ja myśląc o tym, kiedy pracuję z klientami, bo często mamy wiek jakiś kalendarzowy, ale też nasze wewnętrzne dziecko mówi, określa bardziej, gdzie my jesteśmy. I wówczas, kiedy bierzemy odpowiedzialność za to, czyli nie przerzucamy gdzieś na zewnątrz, że tutaj wydarzyło się coś w moim życiu, bo to, bo tamto, bo ktoś, bo coś, tylko ja brałem w tym udział, bo taką podjąłem decyzję, kiedy biorę za to odpowiedzialność, to też staję do tego i ustawiam się do tej sytuacji i wówczas znowu idę, lewaruję się w górę, idę jakby w górę, bo staję do tego i się upłynnia to, bo to często jest trudne przyznać, taką decyzję podjąłem, że takie były później skutki, teraz jest mi niewygodnie, ale jak stanę do tego i wezmę to, co się wydarzyło, no to wówczas jest lżej nagle.
jest lżej. To też w pracy często ja podejmuję to narzędzie, nie? Jakby żeby ktoś stawał do tego i brał odpowiedzialność. Powiedziałeś o dzieciach, no ja z kolei trzy córki mam. I teraz jestem ojcem 5-miesięcznej Sary, więc ja pracując tak dużo z ranami z dzieciństwa, mam w domu laboratorium, bo widzę z moją żoną razem, jakby cały czas obserwujemy nasze dziecko. I jakby widzę, jakie to jest u klientów, jakie mogło być. A jakie to jest u ciebie, powiedz tak osobiście. Jakie u mnie jest... Gdzie ciebie to poszerza jakby i czujesz, że o tu jesteś ukorzeniony, a gdzie po prostu czujesz, wow, to dziecko mnie, wiesz... Ja jestem osobą bardzo rodzinną, mam rodzinę w sercu, więc dla mnie jak jest rodzina i spotykam się z moimi córkami i teraz dużo z Sarą, która ma 5 miesięcy, no bo jesteśmy razem, no to jest dla mnie takie wspierające bardzo. Ja się jakby, to jest takie moje naturalne środowisko, rodzina. Bo bardzo dobrze się w tym czuję i bardzo lubię energię rodziny czuć ze sobą. Okej. Byłem ciekaw, wiesz, jako ojciec, czy miałeś czasami takie, że to maleństwo wyzwala jakieś uczucia, które mogły być niewygodne, albo wiesz, zobaczyłeś siebie nie, zupełnie innej strony. Sama miłość, samo szczęście. Tym bardziej, że akurat moja córka trzecia, Sara, która się urodziła w zeszłym roku, urodziła się w dniu moich urodzin, więc jesteśmy, mamy urodziny tego samego dnia i to dla mnie już w ogóle jakby jest dodatkowo niesamowite. Z tego punktu widzenia. Także przejawiłeś teraz ciekawą energię, która jest taka, wiesz, taka po prostu jak linia świadomości, nie? Męska jakość, jak strzała, która po prostu tam nie ma tego zwątpienia, tego, wiesz, nie? A jednocześnie może się przejawić w rodzinie, ale po prostu to męskie też trzyma temu przestrzeń, nie? To nie znaczy, że nie doświadcza siebie w sobości, tak? Albo w jakimś momencie czegoś, że coś jest dla mnie za dużo, ale to zawsze też jest świetna wskazówka, nie? Na to, czy my stoimy właśnie w tej czy stoimy pozycji. Tam, gdzie chcemy stać, czy stoimy na swoim miejscu po prostu, to jest ważne. To daje ulgę. To zawsze daje ulgę stanąć na swoim miejscu. Słuchaj. Pojawiły się kolejne pytania jakieś. Dużego kalibru. Dobra, to przeczytaj, daj taką esencję, co tam jest w tym pytaniu. Ja czuję, że przed nami mamy, wiesz, mamy 3 spotkania, będziemy mogli rozwijać, tak, to, co się tu wydarza. Fajnie, że jesteś Anna z nami. Anna napisała, właśnie takie ciało miałam jak skała, zanim zaczęłam pracę kilka lat temu. Miło mi się słucha. Ja wczoraj powiedz. Miałem wczoraj rozmowę z mężczyzną, który mówił o odcięciu od swojego ciała. Ten moment, kiedy pierwszy raz połączył się z ciałem i uświadomił mi, bo ja poruszam się w grupach pracując z ludźmi, którzy są już na ścieżce, tak? I jakby w przestrzeni rozwoju, którzy ludzie mają już kontakt ze swoimi emocjami, to ich nawiguje. A nawet zdał mi sprawę, że przecież jest ogromna część ludzi, którzy w ogóle nie czują. Tak. I to jest dla mnie, ja o tym zapomniałem przez ostatnie lata, jakby się połączyłem z takim też właśnie neurotycznym stanem. Dawno też byłem mniej w interakcji z miastem, teraz jestem trochę więcej, jakby obserwuję je i jaka to jest wielka rzecz. Ogrom do wykonania. Ja w zeszłym roku zrobiłem chyba 20 warsztatów ustawień systemowych, miałem setki klientów indywidualnych i tu po prostu ogromna praca była wykonana z ludźmi, którzy właśnie zupełnie byli znieruchomiali w każdej przestrzeni. Ja bardzo często wysyłam gdzieś na jakiś masaż powięziowy albo właśnie na zajęcia grupowe. Nawet to chór po prostu jakikolwiek, bo często tu gardło, czakra gardła zajęte są, człowiek nie mówi. Bo tu każda interakcja właśnie z ciałem daje dużo uwolnienia. A tutaj Sylwia napisała jeszcze, przerabianie wściekłości mojej kobiecej części rodu to masakra. Tyle złości, frustracji, wzięcia za dużo, wzięcia za dwoje, troje, czworo, całą rodzinę. Rozpuszczam się w sobie, temu już dziękuję. Dziękuję za ten ogrom wkład i ciężar. Ci wrażliwi katalizujący ród, nie? Przypuszczający przez swoją świadomość. Jak mówimy o pracy z ciałem, sam oddech świadomy, tak? Oddech jest tak potężnym narzędziem, kiedy jest
właśnie świadome i on potrafi kierować naszą uwagę, a za uwagą idzie energia i po prostu możemy śmiało nawigować wewnątrz symptomami, a każdy symptom jest informacją i ta informacja też reprezentuje daną postać, więc jakby nasza baza organów, tak, i to jak cała struktura ciała też jest rodziną elementów. Tak. I bardzo często ciało reprezentuje konkretne postaci w naszych układach rodzinnych. No. W ogóle wszystkie choroby, przynajmniej z mojej perspektywy, jakie mamy, wszystkie najcięższe choroby, jakie się pojawiają, one mają swoje odzwierciedlenie w naszej rodzinie, w naszych traumach, w naszych rodzicach i całym rodzie. Ja to zawsze widzę tak i tam zawsze są odpowiedzi. I tak dla mnie, przynajmniej w ustawieniach, idzie uleczenie tą stroną. Że ustawiam tą chorą wątrobę, to serce, te płuca, i tam wychodzi matka, ojciec albo jakaś trauma z dzieciństwa i ona się w ten sposób po prostu nie przepracowana w ten sposób odbija w naszym ciele i ukazuje. Jestem ciekaw tego, jak nasza praca w ogóle nawzajem może się uzupełnić wtedy, kiedy ty ustawiasz jakby w rodzinie w takim bezpośrednim połączeniu, wzywany jest ten ród, kiedy ja pracuję z samą reprezentacją energii, która jest jeszcze nie nazwana, jest postacią, która nie ma jeszcze tożsamości, nie ma nawet ludzkiej formy, ona w zarodku płynie i myślę, że znakomicie właśnie, że to będzie piękne. No właśnie, powiedzmy o tym trochę, bo czekaj, bo twoja praca, z tego co chyba rozmawialiśmy, będzie na plaży, w słońcu, przy oceanie, chyba, że coś się zmieniło. Nie, to jestem tym zupełnie ujęty, że mogę, tak jak kocham, w relacji z żywiołami, tak, bo inaczej jest być w pomieszczeniu, w pracy, tak, ten wiatr wszystko też jakby gada i komunikuje, a inaczej jest być w relacji z oceanem, tak, na miejscu. No bo na warsztatach, które odbywają się, tak jak Dawid wspomniał, w marcu, 5-10 marzec na Gran Canaria, na Wyspach Kanaryjskich, do południa, do obiadu ja będę zajmował się ustawieniami systemowymi. Każdy uczestnik będzie ustawiany, cały czas będą te ustawienia. Rano w ogóle moja żona Justyna będzie prowadziła praktykę powitania słońca słowiańską. Później śniadanie, potem ustawienia systemowe, a po obiedzie przenosimy się na plażę nad ocean, wiatr, słońce i tam Dawid rozpocznie swoją praktykę pracy z ciałem, z ruchem. Tak. I tak zaplanowaliśmy ten dzień, a wieczorem z kolei ognisko, czyli ogień, krąg, jeszcze zamknięcie dnia, jakaś taka praca. Jeżeli ktoś chciałby się podzielić czymś, to będzie przestrzeń na to. We wspaniałym miejscu, gdzie będą warzywa i owoce i potrawy z lokalnych warzyw i owoców. Już widzę to mango i te wszystkie marakuje i awokado pyszne, takie lokalne. I to wszystko jest miejscowe jako uprawy. Także to jest to, tam gdzie będziemy. Wow. Rozmawiamy o tym pierwszy raz. To jest takie otwarcie też tego wyjazdu. Mi jest bardzo miło. Ja czuję takie duże zaopiekowanie w tej ramie, tak, w tej jakości też. I cieszę się, że mogę z całego swojego dorobku pracy z ludźmi poprzez ciało dać to, co najpiękniejsze, będąc taką krwią, która to wypełni poprzez ruch, poprzez dźwięk, poprzez pracę, która jest też miękką pracą, która przenika, wnika tam, gdzie głowa już nie sięga i gdzie mogą się dziać cuda. No. Fajnie, cieszę się, miło mi, wiesz, dzięki za zaufanie. Ja czuję, że ląduję w tej rozmowie. Myślę, że dzisiaj dam mojej głowie już ostygnąć, ale jest mi miło, że słuchajcie, 100 osób tutaj spędziliśmy razem czas. Ja widzę 120, Dawid. 120 osób jest. No to widzisz, no to znaczy, że u mnie jest, bo tu mamy chyba różne profile, nie? Różne społeczności. Okay. No. I co? No i oczywiście, że zapraszamy, oczywiście, że jest ten wyjazd, może ktoś akurat czuje to wołanie, wiesz, ty pracujesz na co dzień, ja teraz jadę z trasą, spotkanie twórców, mamy różne inne spotkania, możemy się poznawać, a w marcu jest taka okazja, ja się cieszę. Tutaj jest pytanie organizacyjne, kiedy, to teraz jeszcze raz powiem, 5-10 marzec, to jest wtorek, niedziela, ale dobrze by było już w poniedziałek, żebyśmy się tam zjeżdżali, czyli 4
tak naprawdę 4 marca do 10. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania związane z tymi warsztatami, to w prywatnej wiadomości do mnie czy do Dawida proszę napisać i my już dalej będziemy przekierowywali na stronę z wydarzeniem, tam z pełnym opisem i jakby z wszystkimi szczegółami, żeby jeszcze sobie na spokojnie to przemyśleć i pobyć z tym, jeżeli ktoś, chyba że ktoś już podjął decyzję. Ja tak. Ja też tak, bo ja, wiesz co, powiem ci, że w marcu zwykle, jak już właśnie tej naszej karmie ziemi tutaj w Polsce już tak na tym jest deficyt tego słońca i wtedy tak. Takie spotkanie się z tym słońcem przez tydzień jest niesamowite wtedy. Takie, tak. No, to jest fajne. Aleksandra pisze, że już jest na miejscu akurat, więc jest zainteresowana. Ja myślę, że wiesz, znając, wiesz, z czego się cieszę? Cieszę się, że się spotykamy też w męskim takim, że tworzymy takie męskie połączenie, bo jakby w pracy też w środowisku rozwojowym jest dużo żeńskie. Ja będę wołał mężczyzn. Dużo. Chcę dać temu energię, chcę, żebyśmy się spotkali w harmonii. A dla mnie wyjazdy, które mają większy wymiar niż 3 dni, gdzie zaczyna się 4-5 dni, to jest okazja do zanurzenia i do takiego mocnego, głębokiego przetasowania tego, gdzie jesteśmy w życiu i też pełnych narodzin. Także ale wow. Ja w trakcie tego wyjazdu, środkowy dzień zaplanowaliśmy taki luźniejszy, że to nie będzie taki głęboki proces, chociaż oczywiście różnie się to może skończyć, gdzie taka jest właśnie takie jedziemy na to, co będzie po prostu i w trakcie praca jakby z tym, co jest przy nas. Tak, cieszę się też na pracę z energią wyspy i dynamiką. Powiedzieć coś o praprzyczynie wszelkiego cierpienia ludzkiego, Paweł zapytał. Dobra. duże pytanie, Paweł, bardzo. Praprzyczyna, źródło ludzkiego cierpienia, tak? W ogóle... Praprzyczyna ludzkiego cierpienia. Okej. Ja wiem, co ja bym chciał odpowiedzieć. To powiedz, to ja nie wiem, czy się czuję na siłach. Dla mnie takim wielkim darem ewolucyjnym, ale też w ogóle rozwoju nas jako gatunku jest to, że rozszerzyliśmy tak mocno przestrzeń mentalną, w której w tej chwili nie jesteśmy w stanie opanować. Jest to narzędzie, które jest nieokiełznane dla naszej całości. I to jest bardzo ważny moment, taki punkt przemiany dla całego gatunku, kiedy my byliśmy już głęboko połączeni z ciałem, ale byliśmy też w tym okrutni, byliśmy też w różnych etapach cywilizacyjnych, a teraz wchodzimy w taki moment, ojej, to jest duża rzecz, tak czy inaczej tu bym wskazał, jakby dla mnie obszar nieświadomości jest tam, gdzie nasza świadomość zawężyła się mocno i w naszej w ogóle świadomości biologii do głowy, do umysłu, do górnych centrów. I tam, gdzie jesteśmy w umyśle i labirynt jest zamknięty i nie ma przewietrzenia, nie jesteśmy w ciele, nie jesteśmy połączeni z naturą przede wszystkim, tak? To jest naszym środowiskiem, głównym zwierciadłem, tak? Zabetonowani jesteśmy w pułapce. I dla mnie, jeśli ta kultura, która jest teraz promowana, męskiej dominacji i oddzielenia od cielesności, od zmysłowości, jeśli ta co się dzieje, ta indoktrynacja, jakby wychodzimy z tego, już jakby religia, systemy polityczne i tak dalej, przestaje być dla nas jakimś wyznacznikiem tego, co jest i co jest, kim jesteśmy, tak, jako ludzie, bo ja nie jestem w stanie siebie zamknąć w imieniu, wiesz, i historii osobistej, jest to dużo szersze pojęcie. Ja bym to tak powiedział, że to jest odejście, tak. Praprzyczyna będzie w momencie, kiedy człowiek odszedł od serca i poszedł bardziej do rozumu, a właśnie to czucie, czyli serce, jest drogą do lekkości, bo ja wtedy widzę, słyszę, czuję, wiem, gdzie jestem, czuję, że to jest moje miejsce albo to nie jest moje miejsce i idę na swoje miejsce. I to jakby to jest ten moment, nie? Kiedy odeszliśmy od tego. Bo tak jak powiedziałeś, kiedyś człowiek był już w tym miejscu, był blisko czucia. Nie krytykuję tego, bo takie to było, taka była potrzeba. Jakby nie mamy na to żadnego wpływu, mamy na to, za to wpływ na to, co będzie. Więc przejście do czucia, czyli do serca, jest tą drogą do lekkości, którą ja poszukuję. Dużo już mam i tak pracuję z klientami,
żeby mieli lżej, bo ostatecznie to jest dla mnie jakby sens wszystkiego clue, że jakby mam lekko, że idę do tego, że jest mi lekko, że jakby nie muruję się, nie mam blokad, tylko po prostu idę, bo jestem na swojej drodze, bo wiem, że to jest tu i ja czuję i słyszę i widzę i po prostu tak. Czuję to. Czuję to. Tam jest ta pomyślność, tam jest no, to są nagle zbieg okoliczności. Jest połączenie do ziemi jest właśnie sercem, nie? Do żywiołów. Brachu, brachu, dzięki. Dzięki za tą rozmowę. Dziękuję wszystkim, którzy tu jesteście z nami. Ja jestem ciekaw kolejnego etapu. Tak, słyszymy się za tydzień. O finansach za tydzień, tak będziemy. Tak, bo ja to jest taki finanse. Żywy teraz. Taki no tak, finanse wywołujący. To jest bardzo ważny temat. Tak. Aż zaczęliśmy mówić równocześnie, tak, bo tam są i konflikty, i dyskusje, kurczę. Możemy to fajnie poukładać. Ja mam takie, no są też rany finansowe, coś takiego jak rany finansowe, czyli tak jak nam rodzice mówili o pieniądzach. O tym właśnie za tydzień. A za dwa tygodnie o relacjach, związkach, o porzuceniu, o zdradzie. No, ale też o zakochaniu. Ale o miłości. Też o świadomej rozkoszy istnienia. Tak, no kurczę. Traktowaniu się byciem w relacji. Dobra. Także jeżeli jakieś macie dodatkowe pytania, to piszcie już do nas w wiadomościach prywatnych w związku z warsztatami, a tak widzimy się za tydzień po prostu. Tak, i załączmy może w komentarzu to wydarzenie. Jakby dobra. Twoje kliknięcie zainteresowany pokazuje to wydarzenie innym. Jeśli czujesz, myślę, że można czerpać z tych spotkań, a następnym razem możemy zrobić praktykę i możemy z tymi finansami już tam coś ukochać może i rzeczywiście też wspólnie w energii grupy puścić. Mam wielkie marzenie, żeby w Polsce ludzie dobrze zarabiali, żebyśmy wszyscy, że nie ma... Pieniądze, w ogóle pojęcie nie jest jakieś wyczerpane, ten naród może rosnąć, nie musimy być zazdrośni, nie musimy konkurować, nie? Możemy po prostu układać się i porządkować w swoim trzeźwym byciu w świecie. No. Tak. Wrzuciłem link, także teraz jest w komentarzu link. Zainteresowane osoby zapraszamy do tego linku i za tydzień do tematu ja i moje finanse. Dobra, to ja wrzucam wykład w takim razie, nasz kolejny live wrzucam tutaj, też w komentarz. I co? I do zobaczenia. Pięknego wieczoru, kochani. Pięknego wieczoru, trzymajcie się, dziękuję bardzo. Dzięki.